myśli na dzisiaj nie poddajemy się. Więc bywają sytuacje, w których no, nie mamy możliwości, że tak powiem, odnaleźć spokoju ze względu na przykład u nas są konstrukcje i pomimo, że jesteśmy na Bali, no to doświadczamy bardzo dużej ilości remontów i odgłosów z nimi związanymi. Musicie sobie zdać sprawę, że tutaj no, dużo się zmienia w tak powiem landscape'ie i szczególnie właśnie jesteśmy teraz w Uluwatu, gdzie budują ludzie dużo domów, dużo resortów, dużo powstaje takich nowych miejsc. I teraz właśnie przyjeżdżając bardzo radzę tutaj sprawdzić nawet na Google, czy są jakieś remonty w okolicy. I teraz, no wiadomo, że może się też zdarzyć to w bloku, czy w jakichś innych sytuacjach, że na przykład chcemy sobie czy odpocząć, czy spokojnie, nie wiem, podpracować nad swoimi projektami, czy no, pobyć z kimś bliskim i porozmawiać w spokoju. No i jednak różne odgłosy, czy ludzi, czy po prostu jakby te takie budownicze mogą spowodować zamęt. U mnie na przykład jest taka bardzo duża też droga, że tak powiem, teraz jest wiele więcej ludzi na Bali, więc dużo jest takiego hałasu, więc w jaki sposób odnaleźć spokój pośród takiego zamętu, że tak powiem. I teraz właśnie no, respektujemy, że tak powiem, progres, respektujemy to, że ludzie chcą budować, czyli tworzyć swoją przyszłość. Ale teraz jak w tej teraźniejszości zachować taki mindfulness, czyli taką umiejętność bycia tu i teraz bez oceniania. I teraz właśnie no, przychodzi mi taka myśl do głowy też, że najważniejsze chyba, co dzisiaj mi się udało zrobić, to wyjść z danej sytuacji i nie wiem, przejść się niedaleko. Ja poszłam na plażę, zrobiłam jogę. Przejść się i wyrwać się z tej sytuacji, gdzie tak naprawdę mózg się zamraża ze względu na przykład na jakiś tam odgłos, czy ze względu na jakąś sytuację z ludźmi. Wyjść, przejść się i po prostu pobyć na przykład w naturze. Pobyć, jeżeli ktoś może nad morzem, czy w lesie, czy nawet do parku się przejść. I tak odetchnąć, po prostu zrobić coś innego, co może nam podarować jakieś takie spokojne myśli w procesie do uzyskania alternatywnych sposobów działania. Więc uważam, że właśnie najlepszym sposobem właśnie na takie sytuacje jest wyszukanie, okej, to nie mogę w ten sposób, tak jak zwykle, bo na przykład ktoś się głośno zachowuje, czy ktoś przeszkadza, czy no, jest dużo ludzi wokół, czy coś. I w tym momencie po prostu jakby jeżeli się wyewakuujemy z tej sytuacji, mamy możliwość wtedy zobaczenia alternatywnych możliwości. I w tym momencie nawet sama ta nasza akcja wyjścia gdzie indziej jest taką właśnie alternatywną możliwością. Można zobaczyć, że o, mogę sobie tutaj usiąść, mogę znaleźć to miejsce, nawet poznać ludzi, którzy może wysłuchają mnie i jakoś mi tam spokojniej się zrobi. Więc po prostu jakby najważniejsze to się nie poddawać. Nie poddawać się temu, że tak powiem, chaosowi, odgłosowi, który tak zamraża. I jeżeli się nie będziemy poddawać, to wtedy będziemy mogli się lepiej komunikować i szukać właśnie tych alternatywnych, niestandardowych możliwości, które po prostu wyciągną nas z sytuacji, bo może akurat to, co się dzieje, to jest jakiś znak, że może powinniśmy coś robić innego, że gdzieś być indziej, czy że może wybieramy tą samą drogę, a może potrzebna jest alternatywna, inna. Więc tak bardzo jak uwielbiam rutynę i takie sposoby
że tak powiem, codziennego działania, które usprawniają. Tak samo myślę, że szukanie wolności, alternatywy i kreatywne podejście do działania, myślę, że też jest sposobem na przetrwanie. Na przetrwanie pośród właśnie społeczności, pośród no, różnych idei, różnych pomysłów na życie, różnych wyjść. I teraz moja mama powiedziała, mamy ograniczony wpływ. Pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my tutaj ustalamy, co się wydarza, ale my możemy decydować po prostu, jakimi ludźmi się stajemy i co dalej z tym robimy. Więc no, moim zdaniem polecam bycie w naturze i bycie nawet na chwilę pójście z tej natury, żeby odnaleźć właśnie te inne alternatywne wyjścia. Więc nie poddawajmy się, bądźmy konsekwentni, wierzmy w swoje siły i dążmy do może takich wyjść, które dadzą nam jakąś ulgę, wytchnienie czy nowy sposób patrzenia na ten sam świat. A ja teraz chciałam Wam pokazać nasze nowe miejsce, które jest właśnie pełne nadziei, że tak powiem, dla mnie, bo jest pełne zieleni. Bycie w lesie to marzenie. Pozdrawiam.